Cześć Boże, witajcie, niedziela. Myślę, że dzisiejsze czytania są pełne różnych tematów. Warto sobie, czy to przed mszą świętą, czy po mszy niedzielnej, jeszcze raz do nich wrócić, zobaczyć, co Pan Jezus chce nam powiedzieć, co Duch Święty chce nam podpowiedzieć, które słowa nas uderzają. Ja dzisiaj chciałem Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. W Ewangelii Jezus przemawia w synagodze w swojej rodzinnej, w Nazarecie. Potem oni się bardzo są zachwyceni tym, co w jaki sposób mówi, ale zaraz przychodzi wątpliwość, przecież to syn Józefa. I wtedy Jezus trochę chce im pokazać przez omawianie pewnych rzeczy z przeszłości, trochę wykorzystuje motyw przypowieści. Czyli Jezus tak naprawdę mówi o rzeczach, które zdarzyły się kiedyś. Te słowa, które oni słyszeli wtedy, te sytuacje, czy te wydarzenia, w jaki sposób oddziaływały na ich serce. Czyli to, że Jezus mówi o jakimś tam proroku, o jakiejś tam wdowie, o jakichś tam trędowatych, oni to słysząc poczuli się urażeni. A przecież nie mówił do nich. Przecież tak samo było w przypowieściach. Przypowieści są bardzo otwarte, czyli my w tych przypowieściach różne rzeczy możemy usłyszeć. Czemu oni akurat usłyszeli o Belgę, czemu oni usłyszeli jakąś urazę? Tego nie wiem, to myślę, to jest tajemnica naszych serc, że bardzo często my słowa, które są tylko stwierdzeniem faktów, opowiadaniem pewnych rzeczy, sprawiają, że my jakoś tak słyszymy to, co chcemy. I myślę, że warto na to sobie trochę zwrócić uwagę, czy ja naprawdę pytam się o intencje autora słów, o co mu chodziło, ewentualnie go zapytać, o co mu chodziło i jak zareagowali na to, chcieli się go pozbyć. Czyli zobaczcie, że czasami trudne słowa, które słyszymy, które na nas zaczynają działać, czy poczuje jakieś uczucie, my zaczynamy szukać reakcji. I tutaj najprostsza z reakcji, po prostu pozbyć się Jezusa. Przecież oni z Nim się wychowywali, z Nim wychodzili, z Nim żyli. Pomimo tego chcieli Go zabić. Już wtedy. Dlatego, że przypomniał, że o jakiejś tam wdowie, o jakichś tam trędowatych. Zobaczmy na nasze relacje, zobaczmy na nasze rozmowy, dialogi. Czy ja naprawdę odpowiednio reaguję na słowa, które ja gdzieś słyszę? Czy na pewno to, co ja słyszę, to jest to, co ktoś chciał mi powiedzieć? Trzymajcie się. Dobrego dnia Wam wszystkim. Z Panem Bogiem.